Nasi drodzy widzowie, cieszę się, że mogę znów z wami się spotkać ze względu na to, że kolejny raz mamy na naszym tutaj gorących krzesłach wspaniałą osobę, która jakby miał ją przedstawić najlepiej, to bym powiedział tak. Ten człowiek pomógł już 200 ponad 200 osobom wyjść z długów. Ten człowiek przeszkolił już ponad 1000 osób w dziedzinie finansów. Ten człowiek napisał już trzy książki. A najważniejsza jest rzecz, powie nam dzisiaj, w co inwestować pieniądze, bo nikt tego nie wie. Czy w ogóle kiedyś inflacja się skończy? Nie, ale tak na poważnie. Wojtek Nowicki jest razem z nami dzisiaj, więc witaj Wojciechu serdecznie na naszej kanapie gorącej, w gorących krzesłach. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Witam serdecznie również i bardzo dziękuję za ten zaszczyt bycia zaproszonym. A dziękujemy, że jesteś z nami. Więc przede wszystkim pierwsze pytanie: Jak się dzisiaj masz? Bardzo dobrze, słuchaj. Jest to kolejny dzień bliżej nieba. Amen, to prawda, coraz bliżej. Jest, taka piosenka była coraz. Prawie do nieba wziąłeś mnie, coraz bliżej. Nie, to dobrze, nie mieszam, nie mieszajmy tego. Wracając, powiedz nam taką rzecz, Wojtku: w co w ogóle inwestować w tych czasach? Jak już mam taką osobę tutaj z nami, to chciałbym wiedzieć, mam parę złotych, chcę zainwestować. W każdym czasie przede wszystkim powinniśmy inwestować w relacje, ale również powinniśmy inwestować w takim obszarze, w którym nastąpi rzeczywiste pomnożenie. W temacie inwestowania w dzisiejszych czasach to mamy od 2016 roku ustawę, która pozwoliła tworzyć fundusze inwestycyjne i alternatywne. Fundusze Inwestycyjne. Ja, dzięki Bożej łasce i kilku Przyjaciołom z odpowiednimi kwalifikacjami i tytułami, również uruchomiliśmy taki fundusz inwestycyjny, który właśnie zajmuje się tym, aby łączyć inwestorów, którzy dysponują pieniędzmi, z przedsiębiorcami, którzy potrzebują środków finansowych do rozwoju przedsiębiorczości. I po co ten fundusz zrobiliśmy? Zrobiliśmy po to, żeby inwestorzy nie musieli oddawać swoich pieniędzy na lichwę, ponieważ słowo, Bożym jest, nie będziesz, człowiek wierzący nie będzie oddawał swoich pieniędzy na lichwę, a przedsiębiorca dzięki temu nie musi iść w niewolę długu, kiedy środków potrzebuje. I to jest ten temat, o którym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. Ale pięknie to zrobiłeś, Wojtku, bo dokładnie dzisiaj będziemy rozmawiać o długach, jak z nich wyjść, czy w ogóle chrześcijanie mogą pożyczać, czy inflacja nas zje, czy w ogóle co robić, no. Więc od razu pierwsze takie pytanie, najważniejsze, jakbyś miał zdefiniować, czym jest dług czy dług to jest, jest kilka definicji długu, ale taka najbardziej prosta to jest taka sytuacja, kiedy jedna osoba, czyli dłużnik, jest winna oddać pieniądze czy jakieś rzeczy materialne drugiej osobie lub instytucji lub urzędowi. To jest po prostu dług. Oczywiście w języku prawniczym, na przykład też w Polsce, ale i w Niemczech, długiem. Definiuje się dopiero sytuację taką, kiedy ktoś już powinien oddać, a tego jeszcze nie oddał. Przykładowo, powinien spłacić ratę kredytu do 15, to do 15, jak ta rata jeszcze jest w terminie, to ona nie jest długiem, tylko jest kredytem, pożyczką, a jak 15 nie oddał, to od 15 on ma dług. Oczywiście jest to takie, bym powiedział, uproszczenie i potem takie. Mamienie się, że ja nie mam żadnych długów. Ja mam tylko kredyt hipoteczny, nie, go spłacam cały czas regularnie. Ale w rzeczywistości w momencie kiedy zaciągamy kredyt, pożyczkę, cokolwiek takiego, lub staje się wymagalne na przed nasze zobowiązanie wobec urzędu, ZUS-u, urzędu skarbowego, tudzież innych, no to w, tak naprawdę wtedy już mamy dług. No właśnie słowo Boże mówi, żeby nic nie być wzajem nic nie być nikomu winnym poza wzajemną miłością. Tak. Ale to niektórzy mówią, dlatego ja nigdy nie wezmę kredytu, ja nigdy nie zainwestuję z obcych pieniędzy, ja nigdy czegoś tam nie zrobię. Czy to, tak to jest w ogóle rozsądne? Czy to Słowo Boże rzeczywiście mówi o tym, żeby nie brać nie nie kredytu? Czy znaczy, Słowo Boże mówi właśnie o tym, żebyśmy nie żyli na kredycie? Słowo Boże nie mówi, że my ma, nie mamy pożyczać innym. Nawet jest w Księdze Powtórzonego Prawa, że Ty nie będziesz pożyczał od innych, a inni będą od Ciebie pożyczać. To jest jedna ważna sprawa. Życie na kredycie to jest życie, kiedy niestety stajemy się sługami wierzycieli. W Księdze Przysłów mamy słowo, że ubogim kieruje bogaty, a sługą wierzyciela jest dłużnik. Dlatego też z perspektywy człowieka wierzącego, kiedy żyjemy na kredycie, wówczas nie do końca jesteśmy sługami boga żywego, bo nie jesteśmy wolni. Kiedy mamy jakiś dług, jakiś kredyt, to jesteśmy zobowiązani do na przykład poświęcania czasu chociażby na zarobienie, żeby oddawać. Nawet paradoksalnie w dzisiejszych czasach spotykam się z sytuacjami, że w seminariach tak zwanych ci, którzy uczą się tam na księży czy na pastorów, również realizują to w formie kredytów studenckich. Czyli tak naprawdę to jest po prostu no, takie dalekie odejście od e, Słowa Bożego, od ducha Słowa Bożego, że aż w głowie się nie mieści. Hmm. Ciekawe, e, ciekawe to, co mówisz. I tak chciałbym troszeczkę rozszerzyć tą, w, to, tą informację, albo właśnie to, to zdanie, bo jak w ogóle dochodzi do zadłużenia, kiedy się pojawia no bo no właśnie, no czasami no człowiek, żeby kupić w tych czasach mieszkanie, ciężko kupić mieszkanie za gotówkę, więc trochę nie chcę mówić o takim kredycie typowym, ale bardziej jak dochodzi do tego, że człowiek nagle stwierdza, tak, muszę się zadłużyć. Znaczy, może po, przyczyny zadłużania da się podzielić na y, tak zwane, ja bym powiedział, niezawinione. Kiedy następuje, załóżmy, jakiś wypadek, jakaś sytuacja po prostu losowa, przykładowo, no, spaliło się, no, rozwaliło się, samochód został zniszczony, no i możemy po prostu stać się dłużnikiem. Możemy stać się dłużnikiem w dzisiejszych czasach poprzez odziedziczenie długu po kimś. Jeżeli dziedziczymy z tak zwanym, to się nazywa dziedziczenie z całym inwentarzem, z, do, z dobrymi inwentarza, to znaczy dziedziczymy i aktywa, i zadłużenie. Nie? I wchodzimy w taką rolę trochę syndyka masy upadłościowej po zmarłej osobie, czy potem po kim dziedziczymy. No, różne są sposoby. Dzieci dziedziczą na przykład przez to, że rodzice wiedzieli, że dziadek, który zmarł, miał długi. Oni wiedzieli, że trzeba długi odrzucić, bo wcześniej nie wykonano nic takiego. Ktoś im powiedział, że trzeba długi odrzucić. Oni odrzucili, ale nie zrobili tego w imieniu też swoich dzieci, więc odrzucenie długu przez osobę dorosłą spada na długi dziecka, które jest niepełnoletnie. Jeżeli rodzice, którzy są jego opiekunami prawnymi tego nie zrobią, to raptem się potem ktoś budzi, że siedmioletnie Dziecko jest zadłużone. Nie? A to jest po prostu kwestia prawna. O, Więc można na różne sposoby być dłużnikiem, ale większość długów, tak naprawdę, również w Polsce, to niestety są długi konsumpcyjne. Czyli to są takie długi, albo długi z tytułu niechęci do regulowania swoich zobowiązań. Przykładowo, wielu młodych ludzi jest się zadłużonych z tego powodu, że dostali dowód osobisty. Czyli mają pełnię prawa dysponowania swoją osobą, pełnię zaciągania zobowiązań. I cóż robią? I mają takie wielkie pragnienie posiadania iPhone'a, albo jakiegoś tableta, albo jakiegoś kompa wypasionego, na który rodzice niekoniecznie się jeszcze chcą zgodzić. No i oni idą i biorą to na raty. I oczywiście po drugiej czy po trzeciej racie już zapominają, że w ogóle takie coś trzeba spłacać miesiąc w miesiąc. No jak to, kto by to pomyślał, nie, że potem znowu i tego nie robią. Nie? No i oczywiście ten, który im to sprzedał, zaczyna ścigać ich. Nie? Nie zaczyna oddawać ich, powiedzmy, do komornika. No jest to przerażające, to co mówisz, Wojtku, bo jest taka pokusa. No, ja, ja sam po sobie widzę. Wiadomo, ja tam staram się zarządzać finansami w swoim życiu, ale też wszedłem w takie miejsce, że na przykład na Allegro możesz kupować coś, zapłacić później. Masz opcję zmienienia czegoś, masz opcję jakby zapłacenia w ogóle za 30 dni. A teraz jeszcze w ogóle zrobili, że za 90 dni możesz za coś zapłacić. I jest ta pokusa, że chcesz kupić to, na co ci na przykład nie stać w danym momencie. I, i ja Oczywiście, patrzę czasami w perspektywie, na przykład robienia kosztów firmy, czy nie robienia kosztów, ale w ogóle chciałbym tak, ten temat jeszcze ogólnie od takiej strony. Co Biblia mówi w ogóle o finansach? No bo rozmawiamy o długu i oczywiście zadam ci pytanie, bo chciałbym, na pewno widzowie chcieliby usłyszeć jakieś kilka porad związanych, jak wyjść z długu, jak to rozpoznać, kiedy można, kiedy nie można, kiedy brać kredyt, kiedy lepiej, kiedy lepiej nie, bo w tych czasach to jest przerażające. Moi z nami wzięli kredyty niektórzy i mają nagle dwa razy większą ratę. Okazuje się, że spłacą nie dwukrotnie dom, tylko prawie trzykrotnie. Ale najpierw takie pytanie, właśnie, co Biblia mówi o finansach? Czy Biblia w ogóle coś mówi o finansach? Biblia bardzo dużo mówi o finansach. Podaje się, że minimum 2350 wersetów w Biblii jest na temat właśnie posługiwania się pieniędzmi, dobrami materialnymi, dysponowania, wydawania, oszczędzania, obdarowywania. A w przypadku katolików, którzy mają szerszy kanon i mają tam jeszcze księgę Seracha, to jest na pewno grubo ponad 2350 wersetów. Jeśli byśmy przyjęli dyskusję o studium tematycznym, to żaden temat w Biblii nie jest tak dokładnie opisany, jak temat posługiwania się pieniędzmi. Co ciekawe, Jezus w 16 z 38 przypowieści używał terminologii ekonomicznej do objaśnienia królestwa niebieskiego i nie tylko dlatego, że był żydem, ale też dlatego, że właśnie w ten sposób było to łatwiej objaśnić ludziom właśnie sprawy królestwa niebieskiego no ale jest znaczy jest, właśnie nie ma. No mam wrażenie, że Kościół nie porusza w ogóle kwestii finansów. Tylko jest takie podejście, że jest ta taca, w Kościele protestanckim jest, nie wiem, jakieś in, inne sposoby, nie wiem, jakieś woreczki, woreczki, różne miejsca, gdzie się daje te pieniądze. I Kościół w ogóle, mam wrażenie, nic o tym nie mówią. A jedyna rzecz, którą się słyszy w świecie, takim ogólnym, można powiedzieć, no to tak, że Kościół kradnie, że Kościół zabiera, że Kościół bogaty, że tamto. A Kościół w ogóle nie, nie, nie mówi o czymś, o czym Biblia mówi 2350 razy. To jest trochę przerażające. Myślę, myślę, że e, tak się Składa, że bez względu na denominację, to osoby, można powiedzieć, tak zawodowo zajmujące się kościołem, to są osoby, które pochodzą ze społeczeństwa. I tak jak w społeczeństwie jest bardzo mikra wiedza i umiejętność posługiwania się finansami, tak samo ludzie, którzy idą do kościołów służyć dokładnie takim samym wiedzą się posługują. Co więcej, na żadnym, w żadnej denominacji nie ma solidnego przygotowania do zarządzania dobrami materialnymi w kościołach. No właśnie, może czas to zmienić. No, taką ma, nie ukrywam, mam nadzieję, o to się też modlę, no i w niektórych przypadkach już takie kroki były podejmowane i z dużym sukcesem, także... Cieszę się, dzięki w ogóle, że to robisz Wojtku. I też tak naprawdę ten wywiad, drodzy widzowie, jest robiony ze względu na to, że my jako fundacja nie chcemy być tylko rozmawiaczami, nie wiem, pokazywaniem fajnych ludzi, którzy mają dobre życie i rzeczywiście podjęli decyzję życia z Bogiem, tylko też chcemy dawać konkretne narzędzia, które pomogą nam w życiu codziennym. Bo chrześcijanin to nie jest człowiek, który jest odklejony od tego wszystkiego, co jest i, i zaraz ma, jakoś ma dotrzeć do tego nieba, tylko ma też inwestować, ma się zastanawiać, jak robić pewne rzeczy, jak nie wchodzić może w jakieś trudności, to pod tytułem właśnie kredyty, czy, czy kredyt może nie jest złą rzeczą, ale właśnie nie być dłużnikiem niczym i, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy dawać takie konkretne informacje, które pomogą nam w funkcjonowaniu. Dlatego ciebie Wojtku mamy, więc dziękuję, że jesteś z nami. Przechodzę do tych właśnie takich porad. Ja, ja bym, jeszcze, miał, ja bym no, no. jeszcze jedną rzecz chciał dodać, że w kościołach y, żyje się tak jak powiedzmy sobie, trochę jak w rodzinach. I w większości rodzin nie rozmawia się poważnie o pieniądzach. A w kościołach rozmowa o pieniądzach jest mniej więcej tak samo kłopotliwa jak rozmowa w domu z nastolatkiem o seksie. Nie wiadomo, co kto wie, bo czego nie wie. Jest to strasznie krępujące i kłopotliwe. Nie? Dlatego czasami w kościołach, jak chcą porozmawiać o pieniądzach, to zapraszają kogoś z zewnątrz, czyli nie z tej wspólnoty, żeby tak powiedział, bo, bo inaczej to no, księża, czy tam pastorzy, czy coś stoją w takiej sytuacji najczęściej proszących, wierni to w takiej wyczekującej, a tak naprawdę o co chodzi, a czy wiadomo ile, a na co. I, i, no, także to tak wygląda. No właśnie, mi się wydaje, że im więcej takiej mm, transparentności w kościele, tym lepiej, bo... Co by było, gdyby nagle ksiądz albo pastor zaczął po prostu mówić, tak, dostaję tyle pieniędzy, jakby poświęca to na to, jakby moje życie wygląda tak i tak i tak, na to idzie tyle pieniędzy, na tamto idzie tyle, że było po prostu transparentne, pokazane wszystko. Byłoby moim zdaniem dużo lepiej. Transparentność, czyli prowadzenie budżetu jest już w Nowym Testamencie. Święty Paweł właśnie mówi o tym, że kościoły prowadziły rachunek właśnie przychodów i rozchodów. I transparentność, czy to w kościele, czy to w każdej instytucji, Instytucji, czy też w rodzinie, pomaga jedności. Jeżeli jest transparentność wydatków w małżeństwie, to jest jedność małżeńska zdecydowanie. Ja nazywam to w ten sposób, że akurat w małżeństwie jedność małżeńska rośnie, kiedy jest jedność łoża, jedność stołu, jedność portfela. Czyli wtedy, wtedy można bu budować rzeczywiście jedność. Jak już powiedziałeś tą pierwszą poradę, yy, to może masz kilka takich porad, jak w ogóle sobie poradzić? Mam problemy, biorę jakieś tam chwilówki, niechwilówki, różne rzeczy, pożyczam od ludzi pieniądze i nie radzę sobie z tym. Może masz jakieś kilka takich? <laughs> można powiedzieć tak. Kiedy już bierzemy chwilówki, to mam bardzo duży problem. To jest tak, jakby ktoś zaprzeczał, że nie jest alkoholikiem, a już po prostu potajemnie kupuje małpki i je wypija jeszcze w drodze do domu. To jest sytuacja chwilówek, to już jest sytuacja jak zaawansowanego stadium alkoholizmu. Pamiętajmy o tym. Rzeczywiście, problem ekonomiczny czy problem finansowy to już jest wtedy, kiedy ja nie wiem, na co mi się rozeszły pieniądze. To już jest wtedy pierwszy problem. Kiedy ja nie wiem, gdzie się podziały pieniądze. Albo nie wiemy, gdzie się podziały pieniądze, bo na przykład mąż nie wie, gdzie na coż oni się rozeszły, aż proszę, na, na co ten mąż wydaje te pieniądze. Już wtedy to już jest pierwszy sygnał, że powinniśmy zacząć zmiany. I zaczęcie zmian, czy my mamy duży problem, czy mały problem, no, musi zacząć się od mierzenia. Podobnie jak w, w sprawie zdrowia. No, w zdrowiu no, zaczynamy mierzyć. Tętno, zaczynamy mierzyć temperaturę, zaczynamy mierzyć wagę, zaczynamy mierzyć krew, pobieramy krew na przykład do, i, i rozkładamy tam właśnie na te hemoglobiny. Cukier zaczynamy mierzyć, no różne takie sprawy. Więc w sytuacji finansów również potrzebujemy zacząć mierzyć, czyli zacząć rejestrować, na co tak naprawdę nam się pieniądze rozchodzą, bo w ten sposób prawdopodobnie zidentyfikujemy, gdzie my mamy dziury a dziurawego wiadra niczym nie napełnisz, jak zidentyfikujemy dziury, to wtedy możemy zacząć szukać przyczyn tych dziur, no i wtedy możemy zacząć faktycznie to zmieniać. Ja właśnie mam konto w jednym banku, nie będę robił reklamy teraz, ale ma fajnie zrobione tak, że ja mogę kategoryzować sobie wydatki i to jest przerażające, że ja mam wrażenie, że większość mojego, moich pieniędzy przyjadam. Tak. Yy, Chcesz się na jedzenie, nie, po, że tam powiem, się, powiem ci jeszcze więcej. Bank nie robi to z miłości do ciebie, tylko bank chce wiedzieć, jak ty się zachowujesz, żeby móc ci lepiej oferować inne produkty finansowe. Dlatego też zachęcam, żeby jednak prowadzić oddzielnie od banku swój rejestr i to nieco bardziej rozłożony w kontekście właśnie przynajmniej w takich obszarach, jak zobowiązania, potrzeby, pragnienia i zachcianki. Ale. Czy jest jakiś, yy, bo to jest pierwsza rada, czyli kategor czy kategoryz kategoryzować, może nie, ale najpierw rozpisać, przejrzeć sobie taki miesiąc i zobaczyć na co idzie. A jakaś taka druga porada? No, yy, zrobić to dokładnie, hmm. yy, bo <laughs> wiele ludzi mówi tak, no dobrze, tak już będę rejestrował, ale tak nie wszystko zarejestruję, nie? bo niektóre rzeczy się potem nie chce zarejestrować, niektóre się zapomni. A poza tym my mamy jako Polacy taką tendencję, aby trzymać pieniądz krótko. Dzień, dwa, góra, trzy, a po tygodniu już nie wiemy, gdzie, na co w ogóle on poszedł i skąd się wziął. Także pierwsza rzecz jest bardzo poważne rejestrowanie i zidentyfikowanie rzeczywiście, rzeczywiście kategorii. Podam przykład. W jednej z rodzin były dosyć spore wydatki na żywność, ale w, tych, w tej rodzinie w kategorii wydatki na żywność pojawiały się bardzo duży zestaw obszaru słodycze. I tam też się choroby pojawiały, więc była bardzo duża, duża kategoria wydatków na lekarstwa. No i kiedy poprosiłem o to, żeby zaczęli w końcu rejestrować, ile na słodycze wydają, to się złapali potem za głowę i stwierdzili: o nie, to zmieniamy. To mama zaczyna piec ciasto w domu i ciasto mamy raz w tygodniu, bo z drugiej strony, przez to, ile słodyczy dzieci młócą, w chacie tata też, i jeszcze się ile tego marnuje, po prostu ogromne pieniądze przechodzą. Jak ludzie zaczną rejestrować, ile wydają na telekomunikację, czyli na internet telefon, to w wielu rodzinach, w których są problemy finansowe, na telefony z uwagi na to, że oczywiście brano sobie iPhoneika, na raty, jedno, dziecko, drugie, mamusia też chciała, bo co tam, to wydają na przykład 800 tysiąc złotych. To tyle, to nie wydają firmy, na telekomunikację, na no, usługi telekomunikacyjne, które obracają milionami miesięcznie. Szuk. Także i wtedy, się, wtedy możemy zacząć rozmawiać, czy wy chcecie naprawdę tyle wydawać na y, usługi telekomunikacyjne? No nie chcemy. No właśnie, no to teraz możemy zacząć coś z tym robić. Nie? Y jest wiele takich obszarów, właśnie yy, zobowiązania. No to wiadomo, jakie, jak są kredyty, jak są jakieś długi, jak są ubezpieczenia. Zobowiązania są zasadniczo trochę wolne od pokus yy, w momencie, kiedy już są, ale kiedy jeszcze nie są, to mogą być konsekwencją ulegania pokusom. Ale już potrzeby człowieka yy, są jedne wolne od pokus, drugie są związane z pokusami, no bo zasadniczo nikogo nie kusi, żeby kupić drożej paliwo, prawda? A tutaj jest po 8, poszukam może takie po 8,20, nie? No ale kiedy już idziemy po buty i możemy wyjść z domu z kwotą 200 zł po buty, a wrócić z butami za 400 zł, bo nas podkusiło kupić ładniejsze. Możemy wyjść po żywność. Jak będziemy głodni, to oczywiście w sklepie jest. Odpiekana żywność, tam różne inne zapachy, i tak dalej, i weźmiemy więcej niż naprawdę potrzebujemy. I nie takie, które byśmy naprawdę mogli właściwie zużyć. Trzeba pamiętać o tym, że cały system marketingowy jest nastawiony na to, żeby człowiek rozstał się z pieniędzmi. Hmm. I, I handel na, na tym też się opiera. I teraz, albo my do tego się przygotowujemy i nie wychodzimy jak barany na rzeź. Albo po prostu jesteśmy goleni i strzyżeni każdego dnia, kiedy wychodzimy i dokonujemy jakichkolwiek czynności. Hmm. Powiem ci, brzmi to wszystko dobrze, no, to co mówisz, bo y, rzeczywiście jest tak, że ja jak sobie rozpisywałem pewne rzeczy w, w, w swoich wydatkach, no to zobaczyłem, że no, uciekają mi pieniądze różnymi drogami. I w ogóle mam takie ciekawe doświadczenie też życiowe. Pamiętam taki moment, że miałem problemy finansowe. Jakoś tam pracę straciłem, jeszcze nie miałem nowej I, i mówię, Panie Boże, jakbym chociaż tyle zarabiał. I okazało się, że za jakiś czas zobaczyłem, że ja już tyle zarabiam i nie byłem wdzięczny za to, co już mam. I potem znów zacząłem mówić, o jakbym miał więcej, jakbym miał jeszcze coś tam. I doszedłem do jakiegoś momentu, że naprawdę jestem zadowolony z jakiejś sytuacji, którą Bóg mi daje, ale wiem, że nie doprowadził mi, nie od razu wskoczyłem tam, tylko powoli wchodzę. I wiem, że jeśli chcę przejść na kolejny etap, no muszę się nauczyć zarządzać tym, co mam. <laughs> Bo ja wierzę w takie podejście, że jako wierzący powinniśmy być przykładem w zarządzaniu finansami, żeby mieć wręcz taki etos naszej pracy, że pracujemy naprawdę tak. dobrze. Trzeba pamiętać o tym, że słowo Boże zachęca nas do roztropności i rozważności. To jest bardzo ważne. I roztropność w podejściu do pieniądza jest niezwykle istotna. W Polsce mamy według rejestru GUS i REGON blisko. 3,5 miliona osób, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą. Oczywiście część może została tak na siłę trochę wypchnięta na tak zwane właśnie działalność gospodarczą, ale zdecydowana większość robi to, bo tak chce. I większość z nich niestety ma zmieszane finanse firmowe z finansami osobistymi. To jest po prostu miszmasz. Funkcjonuje to na jednym koncie. Ja tak mam. No ja i tak, no i, y, tak naprawdę y, w, w takim przypadku większość nie wie, czy firma okrada dom, czy dom firmę. Wiem, właśnie. Ja tak mam rzeczywiście, że. I trzeba to rozdzielić. To co, co? mam zrobić? Rozdzielić. No, no, przede wszystkim rozdzielić. Zacząć oddzielać wydatki firmowe i wydatki w sensu stricte osobiste. I potem zacząć sobie robić wypłatę z działalności gospodarczej. Ale, żeby wiedzieć, jaką sobie wypłatę zrobić, trzeba zacząć najpierw prowadzić rejestr swoich wydatków osobistych. Bo wtedy będzie wiadomo, ile by było potrzeba. Potem będzie można zastanowić się, a czy ja w działalności gospodarczej to w ogóle sobie mogę tyle wypłacić. Bo na przykład, jeżeli się prowadzi działalność jeszcze usługową, no to okej, okay, większość pieniędzy, które w usługach dostaliśmy, no to jest za naszą pracę. Ale jeżeli prowadzimy działalność handlową i funkcjonujemy na 20% marżach, to przez nasze konta może się przelawać dziesiątki czy setki tysięcy złotych, a do naszej dyspozycji może być góra 3, a nie 13. Dokładnie. A potem jest kłopot, w rozliczaniu się z kontrahentami. No ja właśnie z, 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 od tego od mojej mamy się nauczyłem, żeby... Ten podatek dochodowy nie wliczać w mój zarobek. No bo to już jest jaka malutka moja tak Ale masz jeszcze, masz jeszcze jakieś ZUSy, czy to małe, czy to duże. Masz jeszcze waty, na przykład, jeżeli jesteś WATOWcem, masz jeszcze parę innych obszarów, które są firmowe. Na przykład jakaś obsługa księgowa, no bank ci tam pobierze trochę za prowadzenie konta firmowego. Masz jeszcze wiele, wiele innych aspektów, które są firmowe i dlatego to jest ważne, żeby to rozdzielić. Przykładowo wiele osób jak ma telefon firmowy, to wtedy nie będzie miał tego w kategorii usługi domowe, prawda? No ale jeżeli zdecyduje się potem zamknąć tą działalność, to będzie wiedział, że no, telefon będzie potrzebował mieć prywatnie, prawda? Z samochodem. No jeżeli jeździsz, masz samochód tak zwany firmowy, no to wówczas jakby wiadomo, że w kategorii prywatnej nie masz wydatków na samochód, nie? Twój budżet jest po prostu o to mniejszy. Ale jeśli zamkniesz działalność gospodarczą albo przestaniesz mieć z pracy do dyspozycji samochód służbowy, to musisz potem znaleźć y, y, środki na chociażby transport. No to powiedz y, w takim razie już tak, no a w sumie koniec. Czyli tak, robię rejestr, robię go dokładnie. Tak, i po co, po co go robisz? Przede, po co wszystkim, go przede wszystkim robisz go po to, żeby potem zaplanować kolejny miesiąc, kolejne miesiące i zaplanować y, właściwą strategię zejścia z, ze zobowiązań, których nie chcesz mieć, na przykład... Jakichś tam obciążeń, długów, etc. Robisz po to, żeby zracjonalizować swoje potrzeby, czyli nie wydawać na potrzeby więcej niż to po prostu jest naprawdę potrzeba. Identyfikujesz, jakich zachcianek możesz zacząć unikać, bo w większości przypadków po czasie one nie były tego warte. I zaczniesz identyfikować, jak podchodzić do pragnień, bo pragnienie kiedy tym się różni od zachcianki, że wstawiony trochę czas i pragnienie wytrwa, a zachcianka przepadnie. Więc pragnienie można spokojnie planować w przyszłość i zacząć je realizować na miarę możliwości, a nie na kredyt. Bo kiedy pragnienia zaczynamy realizować na kredyt, to potem stają się zobowiązaniami i potem zaczyna być ciężar kosztu emocjonalnego związanego z długiem. Bo w długu oprócz kosztów ekonomicznych, kosztów finansowych jeszcze są koszty emocjonalne. A jak rosną koszty finansowe, to jeszcze bardziej emocjonalne. Tak jak dzisiaj to jest. Hmm. Kurczę, to jest dobre. To mi się podoba to ostatnie właśnie, co powiedziałeś, że, że dług właśnie jest też kosztem emocjonalnym. To nie jest koszt finansowy, znaczy to jest koszt finansowy przede wszystkim, ale koszt emocjonalny, a w tych czasach rzeczywiście warto dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też przede wszystkim mam wrażenie o zdrowie psychiczne. No. W, ka w każdym czasie. No, cóż to jest za małżeństwo, które łączyłaby jedynie hipoteka? Hmm. Wspólna. To jest przerażające. Ja czasami znam ludzi i współczuję. Ja sam nie wiem, jak ja zrobię w życiu. Będę starał się uciekać od tego i nie krytykuję, bo nie, różne rzeczy są, ale, ale przeraża mnie myśl, że ktoś na przykład robi wesele i robi wesele na kredyt. I okazuje się, że znam, to, znaczy znam, no może nie osobiście, ale znam ludzi, którzy zrobili wesele, zrobili na kredyt, rozwiedli się, a dalej muszą spłacać kredyt. No, na wesele. Znam, znam przykład jeszcze bardziej brutalny. Ojciec zrobił wesele syna na kredyt. Kredytu nie mógł spłacić. Komornik zajął jego gospodarstwo, które było gospodarstwem od paru pokoleń. Gość nie wytrzymał tego ciśnienia i się powiesił. Przerażające. Więc hmm. również długi są pierwszą przyczyną potężnej emigracji polskiej ostatnich 20-30 lat. Zdecydowana większość emigrantów zarobkowych, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, do Włoch, do Francji, to nie byli wielbicielami niemieckiego piwa, czy, czy włoskiego jedzenia, czy, czy angielskiej pogody, czy futbolu. Oni tam pojechali za, z tego względu, że po prostu tutaj było ciężko już spłacać raty kredytów. Przerażające to jest. Ja bym tak nie chciał. I drodzy widzowie, przede wszystkim wam tego nie życzymy. A najważniejszą rzecz, której wam życzymy, żebyście rzeczywiście mogli, tak jak powiedział Wojtek, czyli... Pierwsza rzecz to było? Pierwsza rzecz, zanim zaciągniesz jakikolwiek dług, Przemyśl to, przedyskutuj, poszukaj rady. Pamiętaj, że zanim ktokolwiek przyjdzie do ciebie, żeby od ciebie zaciągnąć dług, bo dzisiaj w dług możesz wejść jako dłużnik, ale możesz wejść jako wierzyciel, bo ktoś chce od ciebie pożyczyć pieniądze i, i kiedy chce od ciebie pożyczyć pieniądze, to już ci takie ciekawostki, historie łzawe i emocjonalne wstawia, że no nic, tylko po prostu wyskoczyć z pieniędzy. Nie? Ale możesz jeszcze wejść w dług jako poręczyciel. Więc z każdej takiej sytuacji najpierw się dwa razy zastanów, poszukaj rady, oblicz, co możesz i rzeczywiście dopiero spełniając szereg warunków, dopiero wtedy można przyjrzeć się, czy dług nie stanie się niestety nieszczęściem dla relacji, szczególnie rodzinnych. Dokładnie, to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy i te, te kategorie, które powyżej te kategorie, te punkty, które powiedziałeś, czyli najpierw jak chcesz zajrzeć do swojego budżetu, gdzie ci uciekają pieniądze, czyli najpierw sprawdź, rozpisz wszystko. Drugie, druga rzecz, rozpisz naprawdę dobrze to wszystko, rozpisz, żeby wiedzieć gdzie to idzie, na co to idzie, i sprawdź swoje zachcianki, potrzeby. I potem zastanów się, w co rzeczywiście możesz, a gdzie nie możesz, gdzie trzeba zatrzymać się, a gdzie trzeba powiedzieć ok. I przede wszystkim planuj swoje pragnienia. To chyba jest taka najważniejsza, dosyć istotna rzecz, bo mi się wydaje, że w zachciankach często uciekają pieniądze. W tych takich momentach emocjonalnych, tak, teraz potrzebuję, teraz muszę to kupić, no bo przecież spłacę za jakiś czas. No i to też, jest, to też jest bardzo ważne, mi się wydaje. Ludzie niestety też z powodu długu, kiedy mają dług jakiś, a dług mają z reguły, bo ulegli jakimś pokusom, to potem zamykają się na hojność. O. A kiedy zamykają się na hojność, to już tutaj przegrywają najważniejszą batalię, która jest opisana w przypowieści o sądzie ostatecznym, że zostaną oddzieleni barany od kozłów. I będą ci, którzy nie widzieli, że byłem głodny, byłem spragniony, byłem bez odzienia, a nie widzieliście tego, nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić. A, a kiedyśmy cię widzieli? No, jeżeli myślisz tylko o tym, jak przeżyć do, do pierwszego, bo masz jeszcze długi albo na przykład twoje pieniądze drenuje nauk, Jeden czy drugi, czy zachcianka jedna czy druga, no to wówczas nie widzisz innych osób. Nie? Jak nie widzisz innych osób, nie wierzysz o Chrystusa i po prostu przegrałeś to dzisiaj. Dla mnie najważniejsze takie coś jest i to chyba na koniec mogę podsumować tym, co mówiłeś. No to przede wszystkim, żeby rzeczywiście sprawdzać, sprawdzać te rzeczy i być takim szczerym wobec siebie, no bo kogo ostatecznie zostajemy sami ze sobą i, i też możemy poranić ludzi, ale też taką rzecz, którą na koniec powiedziałeś i to jest właśnie fajne, że, że gdzieś Słowo Boże uczy nas tej hojności, żebyśmy byli hojni dla drugiego człowieka i ta hojność zamyka się w momencie, kiedy nagle my okazuje się, że zaczynamy mieć długi. A dlaczego być hojnym? No nikt nie był bardziej hojny niż Sam Bóg, no, który oddał swojego syna za to, żebyśmy mieli życie. Więc to jest ten przykład, żeby tą hojność dawać ludziom, żeby dawać w czas, w pieniądze, w inne rzeczy, żeby być dla drugiego człowieka. Dokładnie. Również słowo Boże w Ewangelii Łukasza nam przypomina, że jeśli w zarządzie niegodziwo mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro, kto wam powierzy. Więc właśnie wierne zarządzanie pieniędzmi, czyli mamoną, wierne zarządzanie, czyli zgodnie z wolą Bożą, według bożych zasad, które trzeba poznać jest przyczynkiem, abyśmy mieli powierzone prawdziwe dobro. No i z tego względu też właśnie napisaliśmy książkę Uzdrowienie finansów, jak z Bożą pomocą wychodzi z długów, ale nie jest to książka tylko dla osób, które są zadłużone. Ten podtytuł dodaliśmy dlatego, że najwięcej osób w Polsce, największa społecznie grupa to są osoby z jakimś długiem, bo ukredytowienie w naszym kraju jest ponad 50% społeczeństwa, ale książka jest jakby dobrym kompedium tego, tak, o ludzku z obrazkami, o finansach, o finansach dla każdego człowieka. Dlatego, Wojtku, właśnie a propos tego, szukajcie tam w tej książce wszelkich informacji, ale gdzie jeszcze można Cię obserwować, Wojtku? Gdzie można znaleźć informacje albo gdzie można szukać pomocy? Myślę, że dobrą robotę tutaj robią trenerzy Edukacji Finansowej Crown. Również my robimy w ramach InPlus Edukacja kursy finansowe w technologii webinarowej, która pozwala nam spotykać się na żywo, a jednocześnie być dostępnym z każdego miejsca na świecie. I przy pomocy platformy e-learningowej, Spotkaj na żywo, realizujemy takie kursy, które no rzeczywiście pomagają stawiać na nogi finanse osobiste, finanse firmowe. No i też zawsze staramy się być dostępni dla każdego, kto po prostu rzeczywiście chce to z Bożą Pomocą poukładać. Dziękuję Ci, Wojtku, za Twoją wiedzę, za to, że realizujesz swoje powołanie i rzeczywiście pomagasz ludziom i życzę, żebyś jeszcze w większości ludzi mógł pomagać. A przede wszystkim, drodzy widzowie, dziękuję, że byliście z nami i chciałbym, żebyście zapamiętali tą najważniejszą rzecz, żeby rzeczywiście być hojnym dla drugiego człowieka w miłość, w to w czas, w pieniądze może też, żeby wspierać drugich ludzi wokół siebie, a przede wszystkim, jeśli będziesz chciał wziąć kredyt, zadłużyć się, przede wszystkim zastanów się. Po drugie, zastanów się, po trzecie, zastanów się i przejdź, czy rzeczywiście go będziesz w stanie spłacić. A nawet jeśli jesteś w trudnej sytuacji, są tacy ludzie jak Wojtek, do których można się udać, można przeczytać tą książkę, można po prostu napisać, zapisać się, obejrzeć webinar, żeby pomóc sobie, bo jesteśmy dla was. Więc jeśli szukacie takiej pomocy, zapraszamy, napiszcie też do nas, skierujemy was w dobre miejsca i do zobaczenia. I pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał oraz zaglądajcie na naszego TikToka, Spotify'a, YouTube'a, Instagrama, Facebooka, po prostu wszędzie. Jesteśmy ze względu na was, więc życzymy wam wspaniałego i pięknego dnia i przede wszystkim dobrych inwestycji i do Zobaczenia. Drodzy widzowie, a jeśli chcecie wiedzieć więcej, a przede wszystkim chcecie uzdrowić swoje finanse, polecam bardzo serdecznie książkę Uzdrowienie Finansów, właśnie napisaną przez Małgorzatę i Wojciecha Nowickich.